Siemanko. Siema. To znowu my, trochę nietypowo, bo z Warszawy. A dlaczego? Dzisiaj robimy test jagodzianek. Tak, najpopularniejsze bułki ostatnich tygodni. My będziemy je dzisiaj zjadać. Szybko, nie przedłużając, będziemy je sprawdzać w trzech kryteriach. Pierwsze to będzie ciasto, czyli buła. Drugie to będzie farsz, czyli to, co w sumie najważniejsze. Czyli jagody. I trzecie to będzie taki ogólny smak, no bo wiadomo, może coś nie wyglądać, może coś mieć dziwną konsystencję, ale smakuje. Będziemy je oceniać w skali od 1 do 6. Ale jesteśmy zgranym duetem. Tak to my. I sumować te punkty. Wyciągać średnie, mediany. Będę oceniała ja, będzie oceniał Michał. I będziemy to jakoś tam sobie sumować. Podkreślę tylko, że my w żadnym z tych miejsc jagodzianek jeszcze nie jedliśmy. Niektóre miejsca odwiedzaliśmy, ale jedliśmy tam zupełnie co innego. Wszystkie te miejsca będą raczej super. W sensie... Albo jedliśmy w tych miejscach, albo znamy kogoś, kto w nich jadł. Tu nie będzie na pewno jakichś takich baboli, ale nie wiadomo, nie? No wszystko okaże się jakby w praniu. Wszystko się może zdarzyć w zasadzie. Także smacznego dla nas i zapraszamy do konsumpcji. Na pierwszy ogień piekarnia będzie dobrze. Czy będzie dobrze? Zobaczymy. Zapraszamy. Jak widać, nie ma tu jagodzianek, ale nie to, że ich nie ma tu w ogóle, tylko przyszliśmy w poniedziałek, a jagodzianki są od czwartku, więc nasz błąd, nie doinformowaliśmy się, nie dowiedzieliśmy się, więc mocny początek testu jagodzianek, ale cóż, przenieśmy się do czwartku, teraz. Teleport. Mamy nawet te same ubrania, żeby nie burzyć tutaj całego ciągu fabuły i nie drażnić estetów. Mamy bułeczki, co ciekawe nawet dwie, bo mamy jagodziankę klasyczną i jagodziankę tak zwaną otwartą. Zaczynamy od otwartej. Wszystko widać, nic się nie oszuka. Ale pycha. Czuć masełko z kruszonki. Naprawdę jest smaczna, nie jest sucha. Pycha. Mimo, że jest to inna jagodzianka, możemy ją tutaj ocenić tymi naszymi kategoriami. Jeżeli chodzi o jagody, są naprawdę pyszne. Nie ma ich tak dużo. No ale tu siłą rzeczy nie mogłoby być ich tak dużo jak normalnej jagodziance. Ale myślę, że taka czwóreczka spoczy. Jeżeli chodzi o ciasto, to dla mnie jest przepyszne, więc daję 5. Ogólny smak też daję 5, bo bardzo mi to smakuje. Szczególnie ta kruszonka zasługuje na jakiegoś kruszonkowego Oscara. Teraz pora na mnie. Czuję wanilię od razu. Masełko. Miękka bułka. Wystarczająca warstwa farszu. On jest otwarty. Więc to też troszeczkę jest inaczej. Ciasto bardzo mięciutkie, fajne, niesuche. 5. Jagody przesmażone, słodkie, trochę za mało, więc 4 dam. Smak? 5. Pyszne. Wow, powiem Wam, że wygląda to zacnie. Jest bardzo cieniutkie ciasto, jeszcze nie ugryzłam, na razie mówię tak wizualnie. Boże, bardzo dobre. Zacznę od jagód. Jagody są całe, czyli no takie pełne owoce, nie żaden dżem, nie żadna papka, nawet się troszeczkę soczku z nich tutaj nazbierało, więc super, daję 5. Jeżeli chodzi o ciasto, to tutaj myślę, że mogę śmiało dać 6. Z tego względu, że jest cieniutkie, jest przepyszne i nie męczy, nie jest taką bułą. Mi nic więcej nie potrzeba. Całościowo daję 5. Tu zamieniają się miejscami jagody z kruszonką. Tam kruszonka grała pierwsze skrzypce, tutaj jagody. Są bardziej kwaskowate, ja tak wolę. Ciasto jest prawdopodobnie takie samo, tylko jest tam troszkę więcej. Więc tutaj daję jagody 5, ciasto 4, smak 5. Bardzo dobre. Jagody tutaj wygrywają. Piękny zapach z środka.
z jaskini jagodowej. A, kolejne miejsce, kukułka. Zaczynamy konsumpcję. Tak normalnie. Pachnie jak u babci. Farsz na moje oko. Spokojnie piątkę można dać. Dużo jagód. Nie wygląda to na jakąś frużelinę. Ciężkie są. Ciasto się zapada. Ciasto mięciutkie. To nie jest nic nowego. Trójkę bym dał zachowawczo. Farsz świetny. Nie za słodki. Więc tutaj plus. Lekką kwasowość czuć tutaj w śliniankach. Całościowo daję czwórkę za babciny smak. Widać, że na bogato owocki. Ogólnie zgadzam się z tym, co powiedział Pasza, więc za bardzo nie będę oryginalna, więc chyba przejdę do ocen. Farsz super. Dałabym mu 5, no bo jest dużo tych jagód. Nie dostrzegam za bardzo jakiejś masy jagodopodobnej. Po prostu jagody. Tak jak wspomniałeś, nie jest takie słodkie. Z tą bułką jest dla mnie coś dziwnego. W sensie jest taką zwyczajną bułką. Podsumowując, farsz oceniam na 5. Bułkę... chyba 3. Już nie będę taka niedobra. A jeżeli chodzi o smak, to myślę, że taka porządna 4. Miejsce, moi drodzy. Lucullus. Wyciągamy, uwaga. O, się ugina, proszę bardzo. Rozłamuje. Tu jest troszkę więcej ciasta. Farsz chyba trochę bardziej słodki. I również babciny smak. Troszkę słodki, słodszy farsz jak dla mnie, więc dałbym mu 3. Za ciasto znowu dałbym 4. Overall 4. Mi smakuje chyba trochę lepiej. No fajniejsze ciasto, takie bardziej niebułkowate. Jest trochę przypieczona chyba bardziej. Za ciasto daję 5. Farsz tutaj mniej mi jakoś tak chyba siedzi, bo te jagody są bardziej rozdziabgane, więc dałabym mu 3. A smak chyba 4. Kolejna buła, najdroższa, w cenie lunchu mniej więcej, więc dość kontrowersyjnie, ale zobaczymy, czy warta grzechu i warta tych 23 zł. Tak, 23 zł. Pierwsze, co mi się rzuca jakby w oczy i na język, to, że to jest pierwsza taka bułka. Ona jest bardzo mięciutka, bardzo taka napuchnięta, ale nie sucha. Jest trochę inna, jest bardzo też ciężka. Farsz to jest taka, no, 5. Nie mogę dać mniej, bo jest na bogato, naprawdę. Bułka jest w ogóle inna, ale szczerze mówiąc, miło mnie zaskoczyła, więc ja bym też jej dała 5. To jest taka bułeczka, naprawdę taka przyjemna, aksamitna. No i całościowo 5 ode mnie. Zdecydowanie najcięższy zawodnik. Ciasto 5. Mięciutkie, drożdżowe i nic się nie brudzi, człowiek. I ma jakiś taki jeszcze aromat. Może lekko waniliowy, bardzo dużo jagód. W ogóle nie ma kwaskowatości w tym. Ciasto 5. Nawet 5,5 bym się zastanowił. Farsz 5 na pewno. Chociaż trochę za słodki, dlatego jeszcze nie 6. I smak 5. Naprawdę, dobry zawodnik, wart swojej ceny. Dobra, jesteśmy w kolejnej miejscówce, która nazywa się Cukier Puder. Tutaj w zasadzie nikt nam nie uwierzy, że nie jedliśmy dzisiaj jego dzianek. Patrzcie na to, jak ja widzę swoje usta. To tak sobie myślę, że nikomu bym nie wkręciła, że nie jadłam jego dzianek. Do dzieła. Tak wygląda. Rozłupujemy. Brzydko to zrobiłam, niestety. A eklerki, które nie wydochuje. O, ładnie pachnie. Ta ma najwięcej ciasta. Mhm.
ciasto chyba najlepsze. Tak? Mhm. Sztywne jest go dużo, nie za dużo. Jest miękkie, jest sztywne. To ciasto chyba najlepiej ocenia. A dla mnie to jest właśnie takie ciasto też trochę z dzieciństwa. Jest go dość sporo i ja chyba nie do końca to lubię jakby w bułkach. No nie wiem, ja wiem, że ty lubisz takie drożdżowe buły. Ja chyba nie bardzo. Dobra, więc ocenię, ciasto oceniam na 3. Farsz oceniam również na 3, bo jakby niczym mnie nie urzekł. Są całe jagody, ale bardziej jakieś tak dżemowato to wygląda, nie? Dalej to nie jest, wiecie, nie jest jakaś masa. Dalej to są jagody. Chyba są troszkę może przesmażone, nie wiem. Może. No i smak oceniam na 4. To ja ciasto 5,5, farsz na 4 i całkowicie 5. Piesek przyszedł. No i fajnie, bo to pokazuje, że jesteśmy wszyscy trochę inni. Kolejna miejscowa, kolejna buła. Zaczynamy. Najpierw rozpieczętowanie. Dobra, ja zaczynam. Pierwszy gryz, proszę Państwa. Osa tu lata jakby co? Jest najbardziej soczysta. Dużo soku widać tutaj wypływa. A przy tym ciasto jest najbardziej suche. Ale na plus czy nie? Bo ja czasami na przykład mam tak, że lubię suche. Myślę, że to się razem komponuje. Za ciasto daję 4. Jest najbardziej suche, ale świetnie się komponuje z mokrym, soczystym farszem. Jagody daję 5 minus. Całościowo daję 4. Bo jednak wolę bardziej soczyste ciasto, a mniej soczyste jagody. Dobra, teraz ja. Kruszonka wygląda super, już trochę ją podjadłam i jest fajna. Farsz też jest mocny, bo jest tego po prostu tyle, że no na bogato jest tych jagód. Mimo, że to ciasto jest dość suche, to jest fajne przez kruszonkę, jest cieniutkie i po prostu jest tyle tego farszu, tyle tych jagód, że no nie odczuwasz. Ocenianko. Ciasto daje takie 3,5, jagody 5 i za smak daje 5.